No witajcie. Chcę wam dzisiaj pokazać mszycę latającą na pomidorach. Nie wiem, czy to zobaczycie. Czy mi tutaj ten sprzęt wyostrzy. Siedzą sobie. Nie jest ich bardzo dużo. Siedzą na łodygach. I to wszystko w folii. Słuchajcie, no masakra. W tym roku zimy nie było. Szkodniki nie wymarzły, jest ich bardzo, bardzo dużo. Plaga ślimaków, to widzieliście na wcześniejszych filmikach. Filmiku. No mszyce na bobie, na burakach, na porzeczkach, na drzewkach owocowych, na malinach. I teraz dodatkowo, słuchajcie, jeszcze jakaś mszyca latająca na moich pomidorkach. Nie dość, że przymrozki dały się we znaki tym naszym uprawom. Pomarzły wam pomidory i mnie i wiele innych roślin. Trochę odbiły. No, potem deszcze, deszcze i deszcze, czego pomidory też nie lubią. No ale co zrobić, no. I teraz co? I teraz mszyca latająca. Tak jak mówię, nie jest ich dużo, ale jak sobie poczytacie o mszycy latającej, jest to jedna z najgorszych mszyc, no bo ona się przenosi. Mszyce w ogóle są z rodziny pluskwiakowatych, coś takiego chyba. Jest ich prawie 4000 odmian. Tych mszyc. Zresztą możecie zauważyć na swoich roślinkach, że jedne są czarne, jedne zielone, jedne białe. A ja jeszcze teraz mam skrzydlate. Nie wiem, czy to będzie widać na innych. Tak jak mówię, nie jest ich dużo, ale już są. A jak już są, no to za chwilę będzie ich więcej. Może być ich więcej, ale ja jestem zabezpieczony. Ponieważ mam sposób, mam opryski, opryski z czosnku. Piszecie w komentarzach, że z sody oczyszczonej. Ja wam mówiłem jeszcze, pisałem też o oprysku z tytoniu, ale tutaj z czosnku, z cebuli i z wywaru z pokrzyw. No więc takie spróbuję zrobić wam i pokazać, jak to działa. Tutaj mamy bób i słuchajcie, był oblepiony cały czarny od mszycy czarnej i oczywiście opryski, czosnek, cebula, tutaj znowu się pojawiły jakieś nowe, mszyca czarna, tak jak mówię, tutaj jest tego trochę więcej, ale one są przyklejone, bo jak je potraktowałem, to one trochę umarły. Jak można trochę umrzeć. A tutaj te buraczki biedne, okazuje się też, że oprócz przymrozków czy innych winowajcą jest mszyca. Wykrzywione liście, słuchajcie, ale opryski, o tutaj mamy, proszę. Tak, są mszyce. To są te jasne, takie białawe. Oczywiście i mrówki. Jeśli są mrówki, to na pewno są mszyce. Jeśli jest tych mrówek dużo. Ale to już też pewnie zauważyliście taką zależność, że mrówki jak są, to potem są mszyce. No akurat jest tak, że mszyca jak zostawia swoje odchody, to mrówka się tym żywi. No więc tak trochę dbają te mrówki o te mszyce. Te buraczki są w różnej wysokości, bo są różnie dosiewane, ale mimo wszystko tutaj są poskręcane na czerwono, bo tutaj tych mszyc było widać zresztą na tych liściach. No na butwinkę się to nie nada, bo kto to będzie jadł. Jak dotykam to, to w ogóle z tym mszyce się tak sypią. Ale opryski te naturalne, jak możecie, jak najbardziej, jest ich wiele. Ja mam zrobiony z czosnku i będę opryskiwał.
Tutaj zobaczcie. No już ją zwiało. Wygląda tak jak taki robaczek latający, no ale jak porównywałem do zdjęć, które znalazłem, zdjęć takich z publikacji naukowych, mszyca latająca jak wygląda, no to bardzo ją przypomina, więc dlatego mówię, że to mszyca latająca. Siedzą mi tu, no, co innego. Zobaczcie. O. Widać. Ale czosnek robi swoje. Witajcie. Przywitam się z Wami. Najwyżej będę jeszcze raz się witał na filmiku, bo nie wiem, czy będzie to oddzielny filmik, czy będzie to kontynuacja któregoś. Może o opryskach, o przygotowaniu oprysków. Teraz chcę Wam przedstawić takiego bohatera, jak taki pęd kwiatostanowy czosnku, który wczoraj oberwałem. Czosnek jak rośnie, to taki ten przewodnik jest zakończony takim jakby kwiatostanem. On tutaj nie ma żadnego kwiata, tylko tam są nasiona, które się gdzieś tam tworzą chyba. To się obrywa po to, żeby cała energia poszła nam w główki w czosnku. No ale co z tym zrobić? No przecież tego nie wyrzucę, szkoda. Zrobię z tego wywar. Tak jak każdy wywar się robi, czyli zaleję to wodą, pogotuję to między 15 a 30-40 minut, żeby to wszystko ładnie zmiękło, wypuściło tutaj cały ten aromat do wody. Potem to odstawię jeszcze na 20 około godzin. To już będzie wystudzone i będę tym opryskiwał moje pomidory. Taki oprysk z takiego wywaru jest nie tylko przeciwko mszycom, słuchajcie, ale również przeciwko chorobom grzybowym. Tak samo jak człowiek je zupę czosnkową, po śląsku wodzionka, i też się lepiej czuje, ma takie właściwości pozytywne, czosnek antyseptyczny, jeszcze tam jakieś inne, ale w ogóle jest taki grzybobójczy również, to na pewno nam rośliny będą dziękowały za to, że takim wywarem ich spryskamy. Ja tu jeszcze mam jakieś resztki cebulki, które mi zostały, trochę mi przyschły. Też tutaj dam, bo to taki wywar cebulowo-czosnkowy może być jak najbardziej. Ja sobie to potnę akurat nożyczkami, zawsze to tnę najłatwiej. Potnę sobie na mniejsze kawałki, żeby jeszcze więcej tej esencji wyciągnąć i będę jutro pryskał moje pomidorki i będę pryskał, no zobaczę, ale w warzywniku na pewno to, co tam, gdzie będę miał mszycę, a na pewno w tunelu foliowym również to opryskam, żeby trochę tam te grzyby, gdyby powstały jakieś niekorzystne, bo cały czas leję, żeby trochę zniszczyć. I tyle, no nie będę się tutaj więcej rozgadywał o właściwościach czosnku, bo możecie dużo poczytać. Zresztą sami wiecie, że czosnek jest bardzo, bardzo zdrowy, dobry. Sadzi się go w sąsiedztwie różnych warzyw, owoców. Ja mam posadzony czosnek między truskawkami, bo one się tak gdzieś uzupełniają. Ten czosnek ma też odstraszać różne właśnie różnych niepożądanych gości w naszym warzywniku. Teraz muszę go szybciutko zrobić, ten wywar do oprysków. Jeśli będę nagrywał filmik o wszystkich opryskach na mszyce, czyli tych sposobach, to zobaczycie to w jednym odcinku, a jak nie, to będzie w całym, będziecie wtedy czekać na następny. Dzięki, na razie. Jeszcze chciałem Wam tylko dodać, że taki wywar z czosnku nie musimy robić tylko z takich pędów kwiatostanowych, tylko oczywiście z czosnku, z dwóch, trzech ząbków czosnku na 2 litry wody, roznieść przez praskę. Można również wykorzystać, jeśli macie jakiś czosnek granulowany. Niektórzy taki czosnek jedzą, a tutaj u mnie akurat koń dostaje, ale czasami, jeśli nie mam, no to ja też ten czosnek mielony wykorzystam, ale bardzo rzadko on jest, długo stoi, więc jak najbardziej można go wykorzystać do takich właśnie wywarów, do oprysków również. No więc tylko celem uzupełnienia, że to nie tylko te pędy kwiatostanowe, bo przecież nie wszyscy mają
ale czosnek, skorupy z czosnku, te łupiny, wszystko to można wykorzystać. I tutaj ładnie mi się to gotuje, potem to zostawię na te kilkanaście godzin, to się wystudzi się i będzie dobrze. I potem będziemy stosować jako opryski. Tutaj mamy przygotowany wywar z czosnku. Zaraz go przeleję do tego opryskiwacza małego ręcznego i opryskamy swoje pomidory nasze. Tutaj z kolei te resztki z tego wywaru, z tego czosnku rozsypię na grządkach, żeby też odstraszały różne nieprzyjemne dla nas organizmy. No i żeby nie było tym mszycom za dobrze, zastosujemy oprysk z wywaru z czosnku. Tak. I zobaczymy. Te mszyce akurat się trzymają na łodygach, bo są mszyce, które atakują nam listki, niektóre łodygi, niektóre to i to. No i zobaczymy efekty.